No dzień dobry kochany widz, zaczynamy sobie bitewką na skrzynki, które wczoraj nam naprawdę mocno oddały, czyli oczywiście procentóweczki z Howlem. Póki co w drugiej skrzyni dostajemy Bayonetta Crimson Weba, jest to koszt 1400 zł. No, nie ukrywam, że tak naprawdę nic mi to nie robi zbytnio, trafienie takiego Bayonetta, no bo no oczywiście przeszliśmy po Howla, tak? Ale jeszcze sporo skrzynek przed nami, więc oczywiście trzeba liczyć, że ten Howl w końcu spadnie. 10 skrzynek wrzuciłem, 13 tysięcy złotych, koszt takiej bitwy. No i oczywiście przypomnę ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać z dzwonem, łapa w ogóle pod filmem, komentarzek oczywiście napisz. Na Discorda dołącz. No i oczywiście użyj kod Kroxy na CSGO. Skinsie, jako są pewne, ale nie jesteś! No i mamy Howla, więc zajebiście. Najpierw rękawiczki, no i jeszcze teraz Doppler Face 2 za 2600. 32 koła, pięknie tutaj na tej bitewce nam oddało. No i oczywiście kodzik Kroxy. Jak chcesz oczywiście skorzystać, się są pełne, ale nie jesteś, no to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu. Patrz, klikniesz tutaj magiczny zielony plusik. No i oczywiście kodzik Kroxy przez 2x. Sobie wpiszesz 10% więcej, wtedy na stałe sobie odbierasz. No i oczywiście skrzyneczka na start za free. A my lecimy ze skrzynią eventową. Dla osób, które wchodzą oczywiście z kodem Kroxy na CSGO skinsie, czekają na was specjalne giveawaye. Na takie ładne skiny, jak chcesz oczywiście wziąć udział, no to wpłacasz sobie z kodem Kroxy. No i po wpłacie, jak uda ci się wygrać, to dostajesz taki prezencik. Jak nic nie dostałeś, no to znaczy, że nic nie wygrałeś. No i oczywiście im więcej wpłacisz, no to tym większa szansa na wygraną któregoś z tych skinów. A my lecimy. Czy ja w ogóle otwieram przedtem na podboostowanym trybie, czy nie? Bo tak kurczę, szczerze nie spojrzałem i jest szansa, że mogę kurczę w akcji się, wiesz, zakręcić. Otwierajmy sobie tą skrzyneczkę parę razy, bo chciałem tutaj zrobić moje polowanie. Między innymi na tego Fire Serpenta, na którego jest zewsznik 2%. Trochę poza odcinkami, nie będę mówił, że nie, ale trochę tą skrzynkę otwierałem i Fire Serpenta udało mi się zrobić raz. Więc to jest taki dosyć przeciętny wynik. No ale mówię, spróbujemy go również i na odcinku trafić. Jest koza kolejna 1500. No to niestety będzie puściutko. Tutaj również pusto. 1300 coś tam zwraca. Kosa też coś zwraca. Tutaj pusto. No to nie będzie nic. Klasycznie. Jest kosa, jest kałach. Ładny tutaj zwrocik. Dla wuja wleciał. Tysiaczek. Będzie pusto. Ty, bo nasz budżet chyba się troszkę zmniejsza, co? Mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem pewien, no ale nie powiedział tu w sumie nic niesamowitego. A w większości przypadków jednak, no tutaj te otwarcie nam zabierają, co? Znowu rękawice, no ale to jest znowu minus, tak? Przypominam, że koszt otwarcia 1300 zł. 2500. Ładnie, no tutaj jest kosa. Tu jest pusto. I co ty gadasz, że 20 koła jakoś? Przegrałem na tej skrzynce? Co ty gadasz? Ty, ja mam plan, wiesz? Howl? Jeszcze raz? Bierzemy 4 osoby. Ja chcę spróbować dzisiaj swojego szczęścia. Normalnie bym wrzucił underdoga, ale no kurczę, coś czuję, że ten tryb normalny może fajnie oddać. Mam oczywiście taką nadzieję. Bardzo bym chciał zobaczyć tutaj na CSGO skinsie bitwy 2 na 2. No przecież to było naprawdę, to było super, to była piękna sprawa. Pizgać się z na przykład stary w teamie z Botem i Samu. No przecież to było coś fantastycznego, nie? No póki co 4 skrzynki z nanami. No, biorąc pod uwagę, że jak robimy tę bitwę solo na też 10 skrzynek, no to już po tych 5 skrzynkach, nie pamiętam czy był Howl, ale były rękawiczki na pewno na 7 koła. No i był ten bajonecik, nie? A tutaj, no dopiero tej 7 skrzyni coś poleciało tak naprawdę. No i nie jest to Howl nawet, tak? Bo jest zaledwie Doppler Szafir, chciałem, no tak, tak. Chciałem, żeby to był Szafir. Doppler oczywiście, no po prostu, face dwójeczka. Tutaj Crimson Web Bayon. Ej, patrz, bo my to wygramy, ale no, co to jest za win tak naprawdę? 7800. No my tu po Howla przyszliśmy, nie? Więc no tak dosyć średnio chyba, nie? Dobra, wiesz co? Zróbmy bitwę z kategorii tych odklejonych. Bo dawno w sumie takiej nie było, co? Bitwa za 26 tysięcy na skrzynki z Howlem, stary. No to jest bitwa naprawdę wow. To jest bitwa, za którą jak nie zostawisz łapy w góry, stary. No to nie wiem. Aha. Ej, ty, coś się zbugowało i samo Howla trafi, ty. Widziałeś to? No to nieźle. Zbugowana bitwa na 20 skrzynek z Howlem, nieźle. No szkoda, że nie dla... Aha. No to chyba pograne, co? Coś mi się tak wydaje. Patrz, kolejny Howl. 30 koła w faktoryniu. I samo dwa razy minimalware trafił. No nieźle. Jest coś najlepsze, że w tej bitwie już stary jest z no 70 tysięcy lekką ręką, nie? A jeszcze za 4 skrzynek przed nami, nie? 6 skrzynek otworzyliśmy i poleciały 3 hole. Znaczy, w sumie nawet te 3 hole poleciały chyba 4 albo 5 skrzynkach, nie? Jakby się uprzeć. No tutaj jakby jeszcze ten trzeci spadł.
dla Isamu, no to byłoby naprawdę wow. No i jeszcze dla mnie spada coś. Szkoda, że nie Howl. Kśnię Factory Stat Track. Wiesz, to jest najlepsze, że jakby spadł mi taki Factory Stat Track, to bym chyba całą pulę zgarnął, coś mi się tak wydaje. Jeszcze tutaj jakiś bajonet dla Michaela. No tutaj rosło dosłownie nic. Same naklejki. O, i wykrakałem, patrz, ale to jest fajny stan. Minimal wear, ale 2400. 1000 więcej tylko niż field tester, więc kurczę. Spodziewałem się, że minimal wear, Crimson Web będzie coś więcej wart. No ale dobra, zobaczmy, 5 przed nami. Póki co, no tak spasowały te hole w dropieniu, co? Dalej tyle samo. Sztuk oczywiście M4-4 hole w tej bitwie. 3 skrzynki do końca. Czy coś się tu zmieni? No i patrz. Jest hole dla Rosso. Minimal wear tak samo. No najlepszego to Michael trafił, nie? O, patrz! Co tu się ty, patrz jak Rosso wraca. I on to wygrywa. I jeszcze ja na koniec. Nie, to jest żart, stary. Każdy hole'a trafił. 150 tysięcy, stary. No powiem tak, jestem bardzo zawiedziony wynikiem tamtej bitwy. Więc na koniec sobie strzelimy oczywiście bitewkę. Underdog 3, normalne gemstone'y. 3 gemstone'y na buście. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, bitwa Underdog. Póki co, no tutaj doplerki Emerald dla Isamu. Tutaj Emily jakiś doppler również, tylko bajonet. No nie, i patrz, i Emerald na mnie spada. Już chciałem mówić, że to wygrałem chyba, co? Ale jak zacząłem, że spada ten Emerald. Nie, czy to jest Szafir? Ja nie mogę, nie, dzisiaj wszystko nie po mojej myśli idzie. Dzięki za oglądanie, widzimy się na następnym filmie, elo!